chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i daje życie światu. Pobłogosław ten chleb, wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba. A zacznijmy od tego właśnie, jak wyglądały przygotowania do corocznego spotkania wielkanocnego. No my już jesteśmy wprawieni w boju, także nie zajmuje tam nam to zbyt wiele czasu, chociaż najpierw trzeba zwrócić się do sponsorów, później dokonać dokładnego rozeznania czego, jakich produktów, ile, no oczywiście zgodnie z ustalonym menu. No, zakupy zostały dokonane w tym tygodniu, w dniu wczorajszym, tutaj żeśmy spędzali czas na wykonywaniu wszystkich prac, które można byłoby wczoraj zrobić, prawda, żeby zostało jak najmniej do zrobienia na dzisiaj. A jak widać, stoły uginające się, przepyszne potrawy jak zawsze, także mam nadzieję, że wszyscy goście będą zadowoleni. Czy mieszkańcy czekają na te spotkania, dopytują się chętnie? Ach Boże, oczywiście. Z wielką niecierpliwością oczekują najpierw na zaproszenia. Jeżeli nie są w porę dostarczone, że tak powiem, no powiedzmy 2 tygodnie co najmniej przed spotkaniem, to już są zaniepokojeni i nawet są telefony do administracji czy do mnie. Natomiast sam fakt, że w dniu dzisiejszym, tak jak przed każdym poprzednim innym spotkaniem, już czekają osoby prawie godzinę wcześniej, także fakt ten chyba zdecydowanie świadczy o tym, że są bardzo chętni i chcą uczestniczyć. Korzystając z okazji, pragnę złożyć w imieniu całej Rady Osiedla Sobieskiego wszystkim mieszkańcom zasobów spółdzielni mieszkaniowej, przede wszystkim mieszkańcom Osiedla Sobieskiego, zdrowych, pogodnych, radosnych, no i bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy.